proszę Państwa, no najpierw muszę się wyekskuzować ze straszliwej pomyłki, jakiej się dopuściłem i tu Państwo mnie schłostali pryncypialnie, zresztą całkiem słusznie, bo podałem, że 17 miliardów złotych będzie kosztował jeden samolot F-35, a tu wszystkie będą tyle kosztowały, 17 miliardów. No, także zaufałem trochę lekkomyślnie jednemu z portali internetowych, no i stąd to nieporozumienie. Oczywiście Państwo, którzy mnie chłostali za to, to mają świętą rację. Będę na przyszłość uważał, chociaż z drugiej strony, gdyby nasz najważniejszy sojusznik zażądał od nas 17 miliardów złotych za jeden samolot, to co, zapłacilibyśmy czy nie? Myślę, że byśmy zapłacili, co prawda tam zgrzytając zębami gdzieś tam po cichu, ale tak, żeby nasz najważniejszy sojusznik nie słyszał, bo inaczej nie poparłby 1 września kandydatury pana prezydenta Dudy na prezydenta w przyszłorocznych wyborach, tylko znalazłby sobie jakąś inną duszeńkę, kto wie, czy nie samego Donalda Tuska, jakby się porozumiał z naszą złotą panią. No, tego nie wiemy oczywiście, chociaż muszę powiedzieć tak, że wielu z Państwa wysuwa takie podejrzenia, że myśmy już zaczęli spłacać żydowskie roszczenia, tylko po cichutku. No, chyba jeszcze nie, bo to skala tego jest tak ogromna, że te 17 miliardów złotych to jest w ogóle nic, bo przypominam, Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego oszacowała te roszczenia na 1 bln złotych, czyli 1 000 miliardów, więc 17 to nie jest znowu taka kwota, a te samoloty rzeczywiście trochę kosztują. Proszę Państwa, więc tu samokrytykę złożyłem jak w dawnych czasach, a teraz muszę się pochwalić, że proroctwa mnie wspierają. Mówiłem wcześniej, że w związku z tymi atakami na panią Zofię Klepacką, której się nie podoba propaganda Sodomii i Gomorii, pani Kinga Rusin tam strasznie się na nią rozsierdziła, kazała jej, żeby się wstydziła i tak dalej. Powiedziałem wtedy, że bardzo dobrze, całe szczęście, że pani Klepacka nie jest złośliwa, bo mogłaby się zrewanżować pani Kindze Rusin radą, żeby zdjęła majtki. I co Państwo powiecie? Zdjęła! Tyle tylko, że oczywiście swojemu gestowi przypisała takie znaczenie bardzo patetyczne, mianowicie, że zdjęła majtki dla klimatu. No, wyobrażam sobie, jak klimat się ucieszył, od razu temperatura mu podskoczyła. No, tam pani Rusin oczywiście ma święte prawo motywować swoje, że tak powiem, ekshibicjonizmy patetycznymi motywami, ale to muszę powiedzieć, że to nie ona tu nie jest jedyna, bo to wszystkie tak mówią. Nie, żadna nie powie, że to dla przyjemności majtki zdejmuje, tylko tam jakieś to ideologiczne znaczenie temu przydaje. Proszę Państwa, no widzimy, że coraz bardziej postępuje tam pani Rusin. Widziałem to zdjęcie, tam się zasłoniła kwiatkami, ale to myślę, że trzeba się bardziej poświęcić dla klimatu. Już nie można takich połowicznych tutaj demonstracji robić. Jak idziemy na całość, to idziemy na całość. Tutaj zdjęcia robimy bez żadnych kwiatków, bez żadnych takich. Proszę Państwa, kampania wyborcza do jesiennych wyborów już się rozpoczęła i jak mawiała Anna Bojarska, taka literatka, która mieszka w Paryżu, nawiasem mówiąc, jej mąż kiedyś jechał przez Bawarię, no i zabrał pasażera Niemca do samochodu i jadą, aż tu w pewnym momencie mijają drogowskaz z napisem Dachau. No i ten pan Bojarski powiada, co ten obóz koncentracyjny chwilowo nieczynny, a ten Niemiec popatrzył na niego uważnie i zapytał, dlaczego powiedział pan chwilowo. No więc tu pani Bojarska kiedyś jeszcze, jak była na studium dziennikarskim tu w Warszawie pod dyrekcją Kazimierza Konkola, to zasłynęła z takiego powiedzenia, że od polityki uciec niepodobna. No rzeczywiście uciec niepodobna, o czym się przekonaliśmy, kiedy to policja złapała mordercę tej 10-letniej dziewczynki Krystyny.
jakie motywacje nim kierowały, to diabli wiedzą, bo tam różne wersje krążą, ale nie o to mi w tej chwili chodzi, tylko o to, że pan prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przyłożył bardzo wielką wagę do tej sprawy i do wykrycia sprawcy. I proszę państwa, co się stało? I bezpieczniacy, i policjanci, prokuratorzy nocą nie spali, obwąchiwali, sprawcę wytypowali. No i teraz tam pan Zbigniew Ziobro nie może się nachwalić tych prokuratorów, zwłaszcza, że to dzięki ich takiej tutaj przenikliwości ten sprawca się przyznał. No każdy by się przyznał, jakby go wzięli w obroty, to nie ma takich, którzy by się nie przyznawali. No może jacyś wyjątkowi bohaterowie, ale ten 22-latek żadnym bohaterem najwyraźniej nie jest. No i dzisiaj obejrzałem sobie przejmującą scenę, jak więźniowie, pensjonariusze zakładu karnego w Świdnicy tam się odgrażają. Mu widać, że oni też biorą udział w wymiarze sprawiedliwości. Jeszcze trochę poczekamy i kto wie, czy nie przejdą na etaty w ministerstwie, bo to jak już tak całkiem tą zbrodnię zwalczamy, to już tam nie ma z żadnego pomocnictwa, nie można zrezygnować, więc tu widać wyraźnie, że pan Zbigniew Ziobro zaostrza kodeks karny. Czy to się utrzyma, czy nie, tego nie wiemy, dlatego że rozmaici prawnicy bardzo to skrytykowali. Także być może, że ten zamiar zaostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa przetrwa do wyborów, no a potem zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie wszystko zaczyna być podporządkowywane kampanii wyborczej. No i nawet wizyta pana prezydenta Dudy, no przecież pan prezydent Duda pokazał, że wszystkie życzenia naszego najważniejszego sojusznika nie tylko spełnia, ale i w lot odgaduje. No i w związku z tym, jak nasz najważniejszy sojusznik przyjedzie 1 września do Polski na uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej, no to cały świat będzie mógł się przekonać i cała Polska też, że najukochańszą duszeńką naszego najważniejszego sojusznika jest pan Andrzej Duda i w związku z tym prezydenturę w przyszłym roku ma jak w banku. Ciekawe, jak to będzie po drugiej stronie, jak to obóz zdrady i zaprzaństwa tutaj kogo wystawi, bo na razie nikogo jeszcze nie wystawił tam. W związku z tym dobiegają stamtąd fałszywe pogłoski, jakoby Donald Tusk już przestał być duszenką. No, ale czyją? Przecież on nie musi być duszenką pana Schetyny. Tu pan Schetyna się nie liczy. Jeżeli nasza złota pani nadal uważa Donalda Tuska za swoją duszenkę, to jak przyjedzie na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września i stanie obok Donalda Tuska, to znowu cały świat zobaczy i cała Polska, że Donald Tusk też ma wybory prezydenckie jak w banku. No i widać wyraźnie, a na razie jeszcze Donald Tusk musi, zanim dostąpi, że tak powiem, Królestwa Niebieskiego, to musi przejść przez czyściec. No i właśnie przechodził, tam go maglowali, pan Chorała, Marcin Chorała, strasznie się nad nim pastwił podczas przesłuchania przed Komisją Śledczą w sprawie VAT-u. Donald Tusk znosił to, muszę powiedzieć, pogodnie, odpowiadał standardowo, nie wiem, nie pamiętam, o, nie wiedziałem i tak dalej, więc obawiam się, że Komisja do spraw wyłudzeń VAT-u, która zapowiedziała, że swój raport ogłosi we wrześniu, a więc tuż przed wyborami, będzie, ten raport może być podobny do raportu, jaki ogłosiła Komisja do badania afery Amber Gold pod przewodnictwem panny Wasserman. Otóż tam stwierdza komisja w tym raporcie, że państwo polskie nie funkcjonowało prawidłowo, że
policja, tajne służby, tak zwane sędziowie, niezawiśli prokuratorzy, niezależni, wykazali jakąś taką straszliwą nieporadność, pobłażliwość dla tego całego pana Plichty, który oczywiście działał sam w pojedynkę i tak dalej, ale to wiedzieliśmy od samego początku, że tak jest. Także komisja potrzebowała aż kilku lat, żeby to stwierdzić, a przecież to było wiadome od samego początku. Natomiast komisja nie odważyła się odpowiedzieć na pytanie, a dlaczego tak było? Dlaczego ci wszyscy bezpieczniacy, dlaczego te wszystkie policje, dlaczego ci wszyscy prokuratorzy i niezawiśli sędziowie taką pobłażliwość wykazali i tak patrzyli przez palce na dokazywanie pana Plichty? No, można wzbudzić w sobie podejrzenia, że ktoś im kazał, ktoś im nakazał tę pobłażliwość. No, jak ktoś im nakazał, a oni tego ktośa się tak posłusznie słuchali, no to znaczy, że ktoś tu rządzi w państwie, a ci wszyscy dygnitarze to jest tylko taka dekoracja, żeby standardy demokratyczne były zachowane. Proszę państwa, bardzo możliwe, że komisja do spraw badania wyłudzeń VAT-u powie, no tu państwo nie funkcjonowało należycie, to wszyscy wykazali daleko idącą pobłażliwość. A dlaczego wykazali tę pobłażliwość? A to już tego komisja nam nie wyjaśni, bo no cóż, na razie tylko warto zwrócić uwagę, że upływa powoli, zbliża się do końca czwarty rok rządów dobrej zmiany. A kto został wskazany? Odpowiedź brzmi nikt. Odpowiedź brzmi nikt, bo nawet pan Tomasz Arabski, który właśnie został nieprawomocnie skazany na 10 miesięcy chyba więzienia, to nie został skazany z wniosku niezależnej prokuratury, tylko z prywatnego oskarżenia rodzin tych poległych w katastrofie smoleńskiej. Proszę państwa, widać wyraźnie, że ta zasada konstytuująca III Rzeczpospolitą, mianowicie my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, nadal obowiązuje mimo takiej wojny straszliwej. No i że nasz system polityczny wielkimi krokami zmierza do dwupartyjności, bo już widać gołym okiem, że partia pana Roberta Biedronia, która jak myślę jest elementem rozrywek starych kiejkutów, którzy tam od czasu do czasu no też muszą mieć trochę radości. No i tak, no kogo by tu teraz wylansować? O, Palikota wylansujemy. No potem Palikot się zaśmierdzi, to kogo? A jest Nowoczesna, pan Rysio tutaj na fasadzie. No ale Nowoczesna też się zaśmierdziała. No to kogo? O, pana Biedronia. O, to będzie wesoło z panem Biedroniem. No i rzeczywiście, ale krótko ta radość trwa, bo pan Biedroń zapowiadał, że odda mandat, a tu nie chce oddać. Teraz no pewnie kto by z takich alimentów rezygnował, jak on przecież nie tylko siebie podobno ma na utrzymaniu. No to jasne, że nie zrezygnuje. Proszę państwa, posłowie z klubu parlamentarnego Kukiz 15 już się składają jak scyzoryki przed prezesem Kaczyńskim, żeby ich wciągnął na listę. No nie powiem, żeby ich tam, a mniejsza z tym, bo to już po co takie dosłowności. Tak, żeby ich wciągnął na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym wygląda na to, że formacja antysystemowa Kukiz 15 już w następnych wyborach się nie pojawi. Podobnie jak to było z klubem parlamentarnym Akcji Wyborczej Solidarność, która rozpłynęła się jak sól w ukropie na placu boju. Zostałaby tylko Koalicja Europejska z tam panem Schetino i tak dalej, i innymi, z PZPR-owcami na tamte. No i chyba pan Zandberg się przyłączy do tych farbowanych lisów, bo co to na prawdziwy socjalist, to dzisiaj nie ma popytu jakieś takie, to wszystko Prawo i Sprawiedliwość, wszystkie postulaty socjalistyczne realizuje w podskokach, także nie ma co.
co? Trzeba się przyłączyć do tego i zostaje na placu boju tylko Konfederacja. No to ona będzie tutaj zwalczana nie tylko przez, znaczy przez obóz zdrady i zaprzaństwa, to raczej nie, bo to wiadomo, że tam innymi kryteriami się wyborcy obozu zdrady i zaprzaństwa kierują, natomiast przez Prawo i Sprawiedliwość będzie energicznie zwalczana, bo Konfederacja przynajmniej częściowo zwraca się do takiego elektoratu pogranicza, do którego się zwraca również Prawo i Sprawiedliwość. Także jatki będą nie tylko między antagonistami, bo antagoniści to będą potężne ciosy, to potężni szermierze są, to potężne ciosy będą sobie wymierzali, jak wy w nas Ambergoldem i Watem, to my w was srebrną i falentą. No i pan Falenta biedny trafił między ostrza potężnych szermierzy. Ten się błaźni, mówi przysłowie, kto policjanta zaufa, przyjaźni, tam naobiecywali mu różne gruszki na wierzbie, a on chyba w to uwierzył. No i teraz co będzie? Ano pan prokurator Święczkowski nie wykluczył możliwości, że pan Falenta zostanie umieszczony w psychiatryku. No to dopiero się wtedy rozpocznie, bo w psychiatryku, jak to w psychiatryku, jak trzeba, to tam wracze wykrywają różne dolegliwości, tak jak to było za Breżniewa w Związku Sowieckim, kiedy to po konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie w Helsinkach w roku 1975 podpisany został pakt między innymi, zawierający między innymi postanowienia, że państwa sygnatariusze muszą przestrzegać pewnych standardów w postępowaniu z własnymi obywatelami. To się nazywało trzecim koszykiem. No i wtedy właśnie pojawili się w Związku Sowieckim dysydenci i wśród nich taki Włodzimierz Bukowski. No i nie bardzo było wiadomo, co z nimi robić, bo wcześniej to po prostu kropnęliby im w łeb i tyle. Ale tu no nie wypadało, bo ten trzeci koszyk, w związku z tym rada w radę uradzono, że trzeba tego Bukowskiego umieścić w politizolatorze psychiatrycznym w Jarosławlu. No i tam go umieścili, ale trzeba mu jakąś diagnozę było postawić, więc wracę. Postawili diagnozę, że Włodzimierz Bukowski cierpi na schizofrenię bezobjawową. Był to pierwszy człowiek na świecie, u którego tę chorobę zdiagnozowali. No, zdiagnozowali to dobrze, ale no co dalej z nim robić? No i na szczęście tak się złożyły wypadki, że w Chile generał Pinochet dokonał przewrotu wojskowego i aresztował między innymi pierwszego sekretarza chilejskiej partii komunistycznej, Luisa Corvalana. No i nastąpiła wymiana Luisa Corvalana na Włodzimierza Bukowskiego. On mi to opowiadał, bo my się znamy osobiście, na lotnisku w Zurychu. No i z tej okazji jakiś anonimowy fraszkopis rosyjski taką skomponował, taki epigramat: pamieniali chuligana na Luisa Corvalana, gdzie najti takuju blać, żeby na lońku pamieniać. No i proszę Państwa, widzimy, że tutaj z panem Falentą może być podobnie, bo jak już wkroczył między ostrza potężnych szermierzy, to nic mu nie pomoże, nawet gdyby majtki zdjął, tak jak to pani Kinga Rusin w ofierze dla klimatu, który jest zagrożony i w ogóle nie wiadomo, czy wody nam nie zabraknie, bo to coraz mniej wody jest na świecie. Ciekawe, że to kłóci się z pewnym pewnikiem, jakiego jeszcze za moich czasów uczyły się dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej, że o wędrówce wody w przyrodzie, że wody jest cały czas tyle samo, ile było, tylko że ona zmienia stany skupienia. Ale widocznie pani Kinga spenetrowała prawdę już nowoczesną, według której woda gdzieś się podziewa. No to jak się podziewa, to oczywiście trzeba majtki ściągać, bo inaczej tutaj z wodą będziemy mieli coraz większe problemy, nie tylko do picia, ale nawet do mycia i do podmywania.